Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 68. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania tradycyjnie pomódlmy się słowami psalmu. Dziś będzie to psalm 44, wersy od 2 do 9. Boże, Słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli czyn, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych. Ty własną ręką wykorzeniłeś narody, a ich zasadziłeś, usunąłeś ludy, a im dałeś przestrzeń. Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem, ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię twoje, i światło twego oblicza, boś ich umiłował. Ty, o mój Boże, jesteś moim królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie. Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów, i naszych napastników depczemy w imię Twoje. Bo nie zaufałem mojemu łukowi, ani mój miecz mnie nie ocalił. Lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów, i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą. W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twoje imię. W ostatnich dniach czytamy Księgę Powtórzonego Prawa. Dziś przeczytamy rozdziały od 27 do 29. Mojżesz razem ze Starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to prawo, które ja Wam dziś ogłaszam: A po przejściu Jordanu do ziemi, którą Ci daje Pan Bóg Twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. Wypiszesz wszystkie słowa tego prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan, Bóg Twój, ziemi opływającej w mleko i miód. Jak wam przyrzekł Pan, Bóg ojców waszych. Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie. I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana Boga swego. Ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla pana, boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci pana, boga swego. Jemu złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec pana, boga swego. Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego prawa. Wyryjcie je dobrze. Potem Mojżesz i kapłani Lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj. W dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga Swego. Będziesz słuchał głosu Pana, Boga Swego, i wypełniał Jego polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj daję. Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie. Gdy przekroczycie Jordan, stanął na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. A na górze Ebal stanął, by przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela: Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub zlanego metalu. Rzecz obrzydliwą dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen. Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto łamie prawo przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego, albo córką swojej matki. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego prawa i nie wypełnia ich. A cały lud powie Amen. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja Ci dziś daję, wywyższy Cię Pan, Bóg Twój, ponad wszystkie narody ziemi. Spłynął na Ciebie i pozostaną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga Swego. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc Twego łona, plon Twej roli, przychówek Twych zwierząt, przyrost Twego większego bydła i pomiot bydła drobnego. Błogosławione będą Twój kosz i dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i wyjście. Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę przyłożysz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg Twój. Pan ustanowi cię swoim świętym ludem, jak ci po poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego i chodził Jego drogami. Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że zostaliście nazwani imieniem Pana i będą się ciebie lękały. Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola. W kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. Pan otworzy dla ciebie swoje bogate skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu. Zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni. Bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. Nie odstępuj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za cudzymi bogami i służyć im. Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj Tobie daję, Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. Przeklęty będziesz w mieście, i przeklęty na polu. Przeklęte twój kosz i twoja dzieża. Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła drobnego. Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście. Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego przyłożysz rękę, by to wykonać. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ mnie opuściłeś. Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wytraci na tej ziemi, którą idziesz posiąść. Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zważeniem zbóż od gorąca i śniecią. Będą cię one prześladować, aż zginiesz. Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a ziemia pod Tobą żelazna. Pan ześle na twą ziemię zamiast deszczu pył, a piasek będzie na ciebie spadał z nieba, aż cię wyniszczy. Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw Nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed Nimi uciekał, i wzbudzisz grozę we wszystkich Królestwach ziemi. Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał. Pan dotknie Cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świeżbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć. Pan dotknie Cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności. W zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a ktoś inny ją posiądzie. Zbudujesz dom, a nie będziesz w Nim mieszkał. Zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. Twój wół na oczach Twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci zrabowany i nie wróci do Ciebie. Twoje owce zostaną wydane Twym wrogom, a nie będzie komu cię wspomóc. Synowie twoi i córki zostaną wydani obcemu narodowi. Z tęsknoty, wyglądając za nimi codziennie, wyniszczysz swe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna. Plon twego pola i całego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany. Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom. Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach. Nie zdołasz ich uleczyć. Będzie tak u ciebie od stóp do głów. Ciebie i twego króla, którego sobie wybierzesz, zaprowadzi pan do narodu nieznanego ani tobie, ani twoim przodkom. Tam będziesz służył cudzym bogom z drewna i kamienia. Będziesz budził odrazę, staniesz się przedmiotem przysłów i drwin u wszystkich narodów, do których zaprowadzi cię pan. Wyniesiesz na swoje pola wiele ziarna, a zbierzesz mało, gdyż je pożre szarańcza. Zasadzisz i uprawisz winnice, a nie będziesz pił wina i niczego nie zbierzesz, bo wszystko pożre robactwo. Będziesz posiadał we wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaścisz się oliwą, gdyż oliwki opadną. Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę. Wszystkie drzewa i ziemiopłody pożrą owady. Przybysz mieszkający u Ciebie będzie się wynosił coraz wyżej, a Ty będziesz wstępował coraz niżej. On Ci będzie pożyczał, a Ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a Ty zostaniesz w tyle. Spadną na Ciebie wszystkie te przekleństwa. Będą Cię ścigały i dosięgną Cię, aż Cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które ci nadał. Staną się one znakiem i zapowiedzią dla ciebie i Twego potomstwa na wieki. Zamiast służyć Panu Bogu twemu z radością i z dobrego serca, mając obfitość wszystkiego. W głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył wrogom, których Pan naśle na ciebie. On nałoży na Twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej Twej zagłady. Pan wzbudzi przeciw tobie lud z daleka, z krańców ziemi, podobny do szybko lecącego orła, naród, którego języka nie zrozumiesz, naród o wzroku dzikim. Nie uszanuje on starca, ani dla młodzieńca nie będzie miał litości. On zje przychówek twego bydła, zbiory z twego pola, aż cię wytępi. Nie zostawi ci nic. Ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka Twego bydła większego, ani pomiotu drobnego, aż Cię zniszczy. Będzie Cię oblegał we wszystkich Twoich grodach, aż padną w całym kraju Twe mury najwyższe i najmocniejsze, na których polegałeś. Będzie Cię oblegał we wszystkich grodach w całym kraju, który Ci dał Pan, Bóg Twój. Będziesz zjadał owoc swego łona. Ciała synów i córek, danych Ci przez Pana, Boga Twego, wskutek oblężenia i nędzy, jakimi Twój wróg Cię uciśnie. Człowiek u Ciebie najbardziej delikatny i rozpieszczony, złym okiem spoglądać będzie na swego brata, na żonę, którą przygarnia do serca, i na resztę swych dzieci, które pozostały, nie chcąc nikomu dać ciała swych synów, które będzie jadł, bo nie będzie już miał nic wskutek oblężenia i nędzy. Jakimi cię uciśnie Twój wróg we wszystkich Twych miastach. Kobieta u Ciebie najbardziej delikatna i tak rozpieszczona, że nie chciała nawet postawić stopy na ziemi wskutek delikatności i rozpieszczenia, złym okiem spojrzy na swego męża, na swego syna i na swoją córkę, ze względu na łożysko, które wyszło z jej łona, lub na dzieci urodzone przez siebie, Gdyż jeść je będzie w ukryciu wobec braku wszystkiego w czasie oblężenia, w nędzy, jaką cię uciśnie wróg we wszystkich twych miastach. Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego prawa zapisanych w tej księdze, bojąc się chwalebnego i straszliwego tego imienia pana Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo. Plagami ogromnymi i nieustępliwymi. Ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu. Drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, niezapisane w księdze tego prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko liczba ludzi pozostanie z Was, którzy liczni jesteście jak gwiazdy na niebie, za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan Cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi. Tam będziesz służył cudzym bogom z drewna i kamienia, których nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów, ani stopa Twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu. Będziesz drżał dniem i nocą ze strachu. Nie będziesz pewny życia. Rano powiesz, któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem, któż sprawi, by nadszedł poranek. A to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok jaki stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem nie będziesz go już oglądać. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi. To są słowa przymierza, które nakazał pan zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w kraju Moabu oprócz przymierza, jakie zawarł z nimi na chorebie. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na Waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi. Wielkie plagi, jakie widziały Wasze oczy, znaki i wielkie cuda. Nie dał Wam Pan aż do dziś dnia serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Prowadziłem Was przez czterdzieści lat po pustyni. A nie podarły się na was szaty, ani obuwie na waszych nogach. Chleba nie jedliście, nie piliście wina, ani sycery, abyście poznali, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Potem przyszliście na to miejsce: Sichon, król Hezbonu i Og, król Baszanu, wyszli przeciwko nam na wojnę, lecz pobiliśmy ich. Odebraliśmy im ziemię i daliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassesa. Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, byście mieli powodzenie we wszystkim, co uczynicie. Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga Waszego. Wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi, wasi zwierzchnicy i każdy Izraelita. Wasze dzieci i żony, i przybysz, który przebywa w Twoim obozie, Począwszy od tego, który ścina drzewo do tego, który czerpie wodę. Weszliście z Panem Bogiem swoim w przymierze, które Pan Bóg wasz zawarł dziś z wami pod przysięgą, aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał Tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie tylko z wami zawieram to przymierze. I nie tylko wam składam przysięgę, ale z każdym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Pana Boga naszego i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami. Wy wiecie, z kim mieszkaliśmy w Egipcie i jak szliśmy między narodami, wśród których droga nam wypadła. Widzieliśmy ich obrzydliwości, ich posągi z drewna i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich. Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny, ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego serce odwróciłoby się od Pana, Boga Waszego, idąc służyć Bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia wydającego truciznę lub piołun. A gdyby ktoś słysząc te słowa, chełpił się w sercu i mówił, będę miał pokój, choćbym trwał w uporze mego serca. W ten sposób sprowadzając zgubę tak na ziemię nawodnioną jak i suchą, nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi. Spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymarze jego imię spod nieba. Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza zapisanych w księdze tego prawa. Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i cudzoziemiec, który przybędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby, które na nią Pan ześle, powiedzą: Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi. Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak po zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim. Które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości. I wszystkie narody powiedzą: Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar gniewu? I odpowiedzą: Bo porzucili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej, a poszli służyć cudzym bogom i oddawać im pokłon, bogom nieznanym, których On im nie przydzielił. I zapalił się gniew Pana przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze. Wyrwał ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i wielkim oburzeniem, i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj. Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wypełnili wszystkie słowa tego prawa. Fragment Ewangelii według Świętego Mateusza opisują dwie znamienne sceny: przypowieść o Weselu Królewskim i próbę podstępnego pytania o podatek dla Cezara. Przypowieść o Weselu Królewskim ilustruje uniwersalne zaproszenie do Królestwa Bożego i konsekwencje odrzucenia tego zaproszenia, podkreślając konieczność odpowiedniego przygotowania duchowego. Scena dotycząca podatku dla Cezara, pokazuje mądrość Jezusa w unikaniu politycznych pułapek, jednocześnie wyraźnie oddzielając obowiązki wobec państwa od obowiązków wobec Boga. A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roztajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, Jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go pochwycić w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli, Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł. Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, Zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.